Już teraz ta nowowińska się kłóci od rana. Oczywiście można mieć różne, bo ktoś może uważać inaczej niż ja. Ale nie ma żadnych podstaw, żeby nie stać się, że coś wyprowadził. No, pani redaktor, z całym szacunkiem, ale w kraju... Nie nazwałam go aferzystą, tylko uważam za skandal, że nie możemy o tym w tej chwili takie rzeczy, jako człowieku skazanym, nie, który ja powiedziałam w więzieniu. O faktach, jeśli nie będziemy miarkować w takich ocenach, to doprowadzimy nasz kraj naprawdę w niebezpieczne rejony. Pośle, ale czy ja powiedziałam nieprawdę, mówiąc, że z fundacji wspierającej skoki wyprowadzono pieniądze do prywatnej rzeczy, spółki? Czy to jest nieprawda? Niech pani powie jedną rzecz. Czy to jest nieprawda, pani redaktor, my nie jesteśmy sądem, żeby to ocenić. To jest... Niech pani żartuje. No, ale jeżeli pani zamierza zrobić mi przesłuchanie... Ja pytam, czy to jest prawdą, że z fundacji wspierającej skoki wyprowadzono do prywatnej spółki? Ja pytam, czy działania, które się odbywały, były legalne czy nielegalne. A pani chce mnie wstawić w... Pani chce mnie postawić w takiej sytuacji, że ja pani powiem, po pierwsze potwierdzę pośrednio, że człowiek, który dzisiaj jest senatorem i który nie został za nic skazany, jest jakimś aferzystą. Ja nie mogę się w takie rzeczy w ogóle angażować, ponieważ uważam, że tak jest ja nie okej. Nie widzę ludzi. Ja nie twierdzę, że Grzegorz Bielecki naruszył prawo. Ja mam etyczne wątpliwości. Nie mogę stwierdzić, że złamał prawo. Ale czy nie widzi pan naruszenia standardów przyzwoitości? Nawet Platforma, która była przeciwna Grzegorzowi Bieleckiemu, obiecywała, że w tej sprawie zrobi komisję śledczą i się nie zdecydowała. Nic to pani nie mówi? No bo jest koniec kadencji, więc w tym sensie jako, jest to jest koniec kadencji, mogą stawiać ludzi przed Trybunał Stanu, ale nie byli w stanie nawet... Nie postawili przed Trybunał Stanu, na razie nie... Zamierzają to zrobić i nie przeszkadza im, że jest za kilka tygodni koniec kadencji. Więc niech pani się zastanowi. Nawet nie uruchomiono z mechanizmów sejmowych. Ja myślę, że jestem zdumiona. A jestem zdumiony, jak pani łatwo jest w stanie powiedzieć, że ktoś zaferzystą. Ja się w sprawie szczegółów nie wypowiadam. Wiesz, panie pośle, ja bardzo proszę, że pan nie przekręca moich słów. Nie powiedziałam, że jest aferzystą. Może pani odtworzyć? Uważam, że to jest afera, ponieważ ponad 3 miliardy złotych wypłacano z publicznych pieniędzy. To nie ma powodu się na mnie złościć. Możemy odtworzyć, co pani powiedziałam. To są już publiczne pieniądze. Jeszcze raz powiedziałem, jeżeli były jakieś nieprawidłowości, nie będę tego ani o jotę bronił. Natomiast jestem przeciwny. A się pan broni? Nie, ale proszę mi nie rozmawiać tego, to jest poważne. Jeżeli ja bronię, to znaczy, że pani powiedziała, że jest aferzystą. No powiedział pan, że bardzo dobrze, że Grzegorz Bielecki wraca do klubu PiS. Jeżeli jest taka decyzja klubu PiS, ja nie jestem rzecznikiem klubu PiS i Grzegorz Bielecki nie jest za nim zaskarżony, dlaczego ma nie wrócić? No, dlatego, że moim zdaniem naruszył standardy przyzwoitości. No dobrze, jeżeli naruszył standardy, jeżeli naruszył prawo... Nie pan tego nie mówi. Pani redaktor, czy nie on dzisiaj... Nie twierdzę, że naruszył prawo, nie twierdzę tego. I cieszę się, że pani tak nie twierdzi. Uważa pani, że jest największym aferzystą, czy też postępuje na prawo? A sądzi pan, że w polityce... naprawdę liczy się tylko, kto złamał prawo, a standardy przyzwoitości nie liczą? Standardy też się nie liczą, ale myślę, że musi być jakiś... Jakie tu kłótnie dzisiaj było od rana, proszę Państwa. O Maryjo. Obiektywnego standardu odwoływać. A to nie może być po prostu tak, że sobie siedzimy rano przy kawie i wyzywamy to udzielać. Nie, ja po prostu podaję twarde fakty. Obiecuję pani, że drugą stronę będę tak samo postępował. Dlatego, że słyszałem przy tym staro z pani, że jest konieczna komisja śledcza. A to już ósma. Platformy Obywatelskiej, że będą robić bez końca i z jakichś powodów by nie zrobili. To też mogli to zrobić. Dziękuję bardzo za rozmowę. Głosimy mówię to po panu Wojtowi. Dziękuję. Państwa nie wiem, że jakie na prawicę. Za chwilę minister administracji sytuacji będzie Kielecki. Także Państwo zobaczyli. Dobrze, żeście Państwo nie słyszeli od początku, jak oni tu się kłócili. Oj. No i ten Jaśko lubił nowowiejską, tę nowowiejskość. Janek strasznie lubił. Och, ten Janek Witek, jak bardzo lubił tę naszą nowowieńskość. Oj. Kino Komesera, projekt sieci Kin Helios na czwartym kołobrzeskim festiwalu. Chrystus królem.
Trzeba Chrystusa zaakceptować. Reklama. Trzeba zaakceptować. Także wiadomościami zaczynamy dzisiaj. Który? 7.41. Adam Ozga, zapraszam. Nikt cię tu nie zapraszał. Skoro już jesteś, szanuj nasze przepisy. Jeśli ci się to nie podoba, odejdź. To prezydent Czech, Miloš Zeman do nielegalnych imigrantów. Czeska policja użyła piątek gazu łapiącego wobec protestujących imigrantów oczekujących na deportacji, którzy próbowali uciec z zamkniętego ośrodka. W obozie bunt podniosło około 100 osób pochodzących z Afganistanu. Nikt cię tu nie zaprasza. Porozumienie nuklearne. Ale to chamstwo, nie? Też tak. Jakby ktoś tu wywracał bloki do kury nogami. Może była taka sytuacja, że mieszkałeś po prostu. Dominika Wielowiejska, witam Państwa, gościem Radia Tok FM jest minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Dzień dobry, Państwu. Platforma układa swoje listy wyborcze, są one powszechnie krytykowane, bo regiony, zdaje się, wyznaczyły osoby, które budzą wątpliwości, chodzi o Cezarego Grabarczyka między innymi, czy Andrzeja Biernata. To jest ciekawe, bo pierwszy ma kłopoty z pozwoleniem na broń, odszedł z rządu, drugi z kolei ma kłopoty ze oświadczeniem majątkowym, czy ta platforma postanowi popełnić samobójstwo polityczne? Nie, no po pierwsze, akurat odpowiadam za region mazowiecki, taka procedura, która ma miejsce, jest oddolną procedurą, transparentną, wszystko Państwo widzą, to nie jest ani finał. Jesteśmy może powiedzmy w połowie tego procesu i w ciągu parunastu dni rzeczywiście zostanie on zakończony i wtedy będzie prawdziwy i finalny kształt list. Jeżeli chodzi o te propozycje regionalne, tak, niektóre z nich budzą kontrowersje, obecność bądź nieobecność niektórych osób, które mogłyby listy wzmocnić. Będziemy o tym rozmawiać na poziomie krajowym. Zarząd Krajowy w tej chwili otrzyma te rekomendacje, otrzymał, czy otrzymuje. I następnie finału Rada Krajowa. Chodzi mi o to, że generalnie był taki przekaz formułowany przez Platformę, że osoby, które wystąpiły w jakoś tam w tej aferze posłuchowej, raczej są odsuwane na plan dalszy. Generalna myśl była też taka, że przede wszystkim pojawią się nowe twarze, nowi ludzie, dlatego że Platforma wymaga odświeżenia. I pojawienie się Andrzeja Biernata czy Cezarego Grabarczyka właśnie świadczyłoby o tym, że odstąpiliście od tego kontekstu. Proszę zauważyć, że na pewno kilka osób, które zresztą nie są członkami Platformy, ale pracują z nami, są na przykład ministrami czy pełnią inne funkcje publiczne, pewnie na tym poziomie krajowym jeszcze do tych list dołączy. Oni są formalnie w tym procesie, bo nie są członkami Platformy, chociaż mogłyby być uwzględniane. Już teraz, jeżeli chodzi o te nowe twarze, wielu młodych ludzi jest w tej chwili bardzo aktywnych i widać ich również. I myślę, że to także będzie widać na tych propozycjach personalnych, czyli na tych listach. Ale nie wypowiedział Pan swojego zdania na ten temat. Dobrze, że Andrzej Biernat i Cezary Grabarczyk wystartują. No ja uważam, że musimy myśleć i rozsądnie, i zespołowo, i w związku z tym nie wszystkie, powiedziałbym, najlepsze z punktu widzenia indywidualnego rozwiązania, czyli takie komfortowe,
powinny być uwzględniane. To znaczy, że w interesie nas wszystkich jest, żeby uwzględniać także te uwagi czy obawy, że nie zawsze. Że Ewa Kopacz podejmie decyzje swoje, tak? Niezależnie od tego, nie swoje, bo mamy zarząd krajowy będzie analizował odwołania. Czy jest pan za tym, żeby zarząd decydował, żeby jednak Cezary Grabarczyk czy Andrzej Biernat nie występowali na pierwszych miejscach? Jestem za tym, żeby te decyzje podjąć tak wspólnie, rozsądnie i zgodnie z zasadą maksymalizacji wyniku, interesu całej drużyny, całego zespołu, a przede wszystkim zgodnie z oczekiwaniami wyborców. No, oni oczekują i tu myślę, że to jest ważny aspekt, by rzeczywiście Platforma widać, że dziś zdeterminowana. Także, ja się zastanawiam nad logiką zdarzeń, bo jak się zastanowić, to na pierwszy rzut oka nie potrafię szybko wymienić jego rozmaitych zasług, kłopotów z oświadczeniem podatkowym, a patrzę na Radosława Sikorskiego, który oczywiście ma wiele wad rozmaitych, szczególnie jeśli chodzi o komunikowanie się z opinią publiczną. Natomiast on nie wystartuje, tymczasem niezależnie od jego udziału w aferze podsłuchowej, no to jest postać, która ma olbrzymie dokonania na swoim koncie, więc zastanawiam się nad logiką. Nie ma Sikorskiego i Zbiernat. To jest klucz w ogóle. Pytać o to, dlaczego ktoś rezygnuje, bo po prostu Teraz już nie za bardzo kombinuję, bo dobrze pan wie, że w pewnym sensie Radosław Sikorski został zmuszony do rezygnacji, bo uznano, że muszą przyjść nowi ludzie i jego występ w aferze podsłuchowej, zapowiedzi, że będą publikowane nowe rozmowy z Janem Kurczykiem, sprawiło, że trochę został wypchnięty. Zmuszony nie został, natomiast jeżeli mówimy o sytuacji, która jego samego dotyczy, to rzeczywiście ta presja i wszystko, co się działo wokół niego, była ogromna ilość złych emocji, ten cały hejt, który możemy w ten sposób opisać, na pewno spowodował refleksję, zresztą nie tylko jego to dotyczy, także jego otoczenia i myślę, że to było elementem podjęcia przez niego tej decyzji, ale nie usłyszy pani ode mnie niczego złego na temat Radosława Sikorskiego jako ministra, czy jako osoby, czy jako potencjalnego kandydata. Uważam, że jest cennym w polskiej polityce i był bardzo dobrze ocenianym ministrem, budującym pozycję Polski na arenie europejskiej. Czy musi być w Sejmie? Nie musi być. Mam nadzieję, że będzie aktywny w przestrzeni publicznej, nie jako parlamentarzysta, no bo taką decyzję podjął i szanuję ją. A Bronisław Komorowski, jaka będzie jego rola w kampanii wyborczej? Na pewno nie jest kandydatem, bo tego przecież to bardzo wyraźnie powiedział i nie będzie, jeżeli mówimy o osobie, znów którą oceniamy dziś z perspektywy tych 5 lat prezydentury. Ja oceniam ją pozytywnie i również to, przed czym przestrzegam. Jeszcze ja wiem, że pan ocenia pozytywnie, ale ja pytam, czy jakąś rolę Bronisław Komorowski będzie odgrywał w kampanii wyborczej, tego dotyczy pytania? Nie jest to osobą, która będzie aktywnie uczestniczyć w kampanii, myślę o zaangażowaniu bezpośrednim. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska nie znajdzie się na warszawskiej liście, czy to nie jest błąd? Są osoby o takim potencjale ogólnokrajowym, tak jak premier, przewodnicząca formacji, czy właśnie marszałek, druga osoba w państwie i myślę, że także niektórzy ministrowie, jeżeli ten wymiar ogólnopolski ma przynieść tą maksymalizację wyniku, to myślę, że 12 parlamentarzystów na mieście warszawskim, bo tylu na tej liście się znajduje, to bardzo duża liczba osób. Chciałbym, żeby inne ugrupowania miały takie bogactwo osób na swoich listach. A były minister zdrowia Bartosz Awukowicz to jest rzeczywiście dobry pomysł, by występował w roli lokomotywy, czy nie? Kontrowersje regionalne w kilku regionach one mają miejsce. Ale jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Ja nie mam w tej chwili zdania takiego, które byłoby jednoznacznym. Kiedy listy będą gotowe ostatecznie? W ciągu kilkunastu dni zakończymy ten proces, także wtedy będzie ten kształt finalny. Czy listy, układanie tych list nie jest dowód na to, że pozycja wykopacz nie jest zbyt silna? Nie, ja myślę, że w ogóle drążymy
i pytała mnie o odpowiedzi na pytania, których dziś udzielać nie chcę, bo uważam po pierwsze, że rzeczywiście osoby, które swoim wizerunkiem mogą przynieść kłopot, powinny same o tym zdecydować i jak gdyby uwzględnić ten, i uwzględnić to również w tych propozycjach, które przedkładają na poziom krajowy. Wierzę w zbiorowy rozsądek i wierzę również, że ta rozmowa, która czeka nas w najbliższych dniach, przyniesie ten efekt, więc dlatego proszę mnie nie cisnąć jak gdyby mocniej. Natomiast mówimy też na pewno o osobach nieobecnych i uważam, że albo osobach, które nie zostały, że tak powiem, uwzględnione w tych czołówkach. Dlatego uważam, że jeszcze sporo czeka nas pracy nad tym finalnym kształtem list i pomimo tego, że jest sporo emocji, proszę zauważyć, że czynimy to w bardzo otwarty i taki demokratyczny sposób. No, jakby inni układali listy w ten sposób. Roman Giertych ma wystartować w okręgu podwarszawskim, w pańskim regionie. Tak, Platforma jestem wyborcą w tym okręgu. I zagłosuje pan na Romana Giertycha? Platforma nie chce wystawić swojego kandydata. Ja nie wiem, jak zagłosuję, jeszcze będziemy, jacy kandydaci będą. Natomiast faktem jest, że zaproponowaliśmy Łukaszowi Obgarowiczowi zgodnie z zasadą, o której mówiłem wcześniej, czyli maksymalizacji tego wyniku, a był parlamentarzystą, członkiem Izby Niższej wcześniej właśnie z Warszawy z bardzo dobrym wynikiem. Zaproponowaliśmy, żeby był w Warszawie i żeby startował w tej drużynie do Sejmu. Tak, ale nie wystawiając kandydata w tym okręgu, Platforma tym samym niejako popiera Romana Giertycha, zwiększa jego szansę na wygraną. W Senacie będziemy rozmawiać w najbliższych dniach, dlatego że to jest... Nie ma takiej decyzji jeszcze ostatecznej, że tam nie będzie kandydata? Nie ma takiej decyzji ostatecznej, bo tam będzie na tym poziomie krajowym zapewne zapadnie i rzeczywiście tak jest, że może nie być tego kandydata, ale jacy będą kandydaci w tym okręgu, zobaczymy, być może wtedy będziemy się zastanawiać, czy i w jaki sposób stanowisko swoje przedstawić. A jak pan sądzi, czy Roman Giertych jest wartością dodaną dla Platformy, czy obciążeniem z Ale jeżeli Platforma nie wystawi kandydata, no to jednak będzie odebrany jako poparcie Platformy właśnie dla Romana Giertycha. Już de facto wystartował, bo widziałem billboardy, ogłosił to zresztą publicznie. Chce wrócić do polityki, chce zostać senatorem. Czy wartością dodaną dla Izby byłby? Na pewno jest prawnikiem doświadczonym politykiem. Czy jest lepszy od innych? Zobaczymy, kto będzie tym innym, ale jeżeli mam wybrać kogoś, kto wątpi w miejsce Polski w Europie. Kogoś, kto sprzyja albo daje zgodę na takie autorytarne pomysły polityczne, to ja wolę przeciwnika, który mówi o swoich doświadczeniach i mówi o tym, że tak nie powinno być i przed tym przestrzega. Po prostu zauważam tego rodzaju aktywność Romana Giertycha, która jest bardzo wiarygodna w jego przypadku. Panie ministrze, tak krótko, tylko o co chodzi z tymi meblami włożonymi za panią premier? A nie wiem, to ja nie jestem organizatorem ani posiedzenia Rady Ministrów, no, proszę mnie nie pytać. Nie wiem, czy są złożone meble za panią premier. Tego nie wiem, oczywiście czytam na ten temat, natomiast jeżeli pyta pani o posiedzenia te wyjazdowe i przy okazji ogromna ilość spotkań bardzo pożytecznych, bardzo ważnych, bardzo dobrze, że ma miejsce taka koordynacja, to akurat ten fragment dyskusji o posiedzeniach jest dla mnie najmniej istotny i nie warto w ogóle dłuższej analizy. Przeczytałem się w prasie, że to jest, przyznaję, informacja nieoficjalna, że Grzegorz Bierecki powróci do Prawa i Sprawiedliwości. O czym to świadczy pana zdaniem? No to jest duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że mamy do czynienia z największą aferą finansową, że tak to trzeba nazwać, te 3, ponad pół miliarda złotych, które już... Ale Paweł Kowal przed chwilą tutaj na antenie powiedział, że no jaka to afera, gdy Platforma chciała, to mogła powołać komisję śledczą, a nie powołać. No i na powoływanie komisji śledczej na 3
posiedzenia przed końcem przez Sejm nie ma większego sensu. Natomiast jeżeli chodzi o tę kwestię, sprawę powinna badać prokuratura. No, mamy do czynienia z sytuacją, którą przez kilka lat, no, w różny sposób opisując, przed którą przestrzegaliśmy. Przestrzegaliśmy dlatego, że w ramach systemu bankowego, ale nie obejmując zasadami systemu bankowego, stworzone zostały instytucje parabanki, można powiedzieć w ten sposób, na bardzo dużą skalę. Nietransparentne, nie, jak widać, niegospodarne także w wielu przypadkach, bo przecież z tej no, blisko 60 chyba 60 podmiotów, jakimi są SKOK-i odrębne, 40, czyli no, duża grupa z nich ma kłopoty, a w kilku jest już komisarz, więc widać, że jest to, że został stworzony proceder, na którą rzeczywiście trzeba było dużo wcześniej zapanować, mieć kontrolę w interesie członków, w interesie tych, którzy mają tam depozyty. Panie ministrze, jednak kampania wyborcza nie przynosi Platformie Obywatelskiej specjalnych korzyści, bo sondaże są bardzo złe dla Platformy. Ta kampania widać jest za słaba. Mam nadzieję, że ta determinacja, zahaczyliśmy o to przed momentem, czyli o aktywność rządu, że ta aktywność zostanie zauważona. My rozmawiamy, były różne zarzuty. Bo przecież rząd pani premier Kopacz nie jeszcze roku swojego nie dożył. Mamy paromiesięczną historię, jeżeli chodzi o ten skład. Bardzo aktywnie realizując to, co zapowiadała, a jeżeli chodzi o ekspozę w zasadzie w 100%, jeżeli chodzi o tę aktywność właśnie na zasadzie dialogu z partnerami, z różnych obszarów, ale także z różnych poziomów, czy to samorządu. Ale co w tej kampanii się wydarzy tak, żeby ten przekaz platformy jakoś się przeszedł? Bo naprawdę jest w tej chwili... I musimy być w tym bardzo konsekwentni. To będziemy robić do samego końca. Mam nadzieję, że także to, o czym pani mówiła na początku, czyli kwestia tej wewnętrznej odnowy, będzie zauważona i ma miejsce. Jeżeli dziś prawdziwą alternatywą jest to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli taka bardzo łatwa odpowiedź na pytanie, czy Polska w Europie i wolna rynkowa chroniąca prawa obywatelskie, prawa człowieka i taka Polska, która rzeczywiście, z której rzeczywiście możemy być dumni, otwarte społeczeństwo, a jednocześnie dumne swoich dokonań, nie wolne od problemów, które należy rozwiązywać. Myślę o tych problemach społecznych, czy też Polska pełna kompleksów i plecami odwrócona od Europy, być może nawet z takim silnym, autorytarnym, politycznym nadzorem, myślę o centralizmie, który PiS nam chce zafundować, to ta alternatywa jest łatwa do opisania. Problem polega na tym, że Platforma musi się przebić przez ten problem no, braku wiarygodności, powiedziałbym tak, czyli tego złego wizerunku. I dlatego jeszcze raz wierzę w rozsądek Zarządu Krajowego i tych osób również, które powinny w tym procesie pomóc, a nie przełamanie tego impasu. Musimy kończyć już, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia Tok FM był minister administracji i cyfryzacji Andrzej Chalicki. Teraz informacje Radia Tok FM, po informacjach Renata Krocha, Michał Szymrzyński i Maciej Gdula. Radia Tok FM. Reklama. Leży lista murem modelek kolacje i innowacje na wakacje. Laptop Lenovo 15 cali, dysk 500, Windows za 999, smartfon Lumia Dual SIM, pamięć 8 giga za 699, w sklepach Euro i na euro.com.pl. Skręć w prawo, dalej jedź prosto. Za 300 metrów kieruj się na pierwszy 92, to dużo. Na stacjach Orlen. Cel osiągnięty. Euro jest bardzo drogie. Kupuj produkty w zestawach tani i oszczędzaj. Zjazd cenowy w sklepach na stacjach Orlen 2. Kup 2 hotdogi, a 2 puszki Pepsi dostaniesz za 3 zł. Orlen. Pierwszy zjazd cenowy. Szukaj stacji oznaczonych znakami promocji. Oferta obowiązuje do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu na wybranych stacjach Orlen. Ewa od godziny upijała śmietanę w masternicy dokładnie według wskazówek z internetu, ale masła ani śladu. Pewnie śmietana za chuda, westchnęła i poczuła się zmęczona. Na szczęście Biedronka była jeszcze otwarta, bo w Biedronce masło osełkowe Ekstra 4,99.
250 gramów. Tylko do niedzieli. Biedronka. Codziennie. Niskie ceny. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 3 sierpnia, minuta po 8. Informacje Tok FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Adam Ozga. Po wczorajszym wypadku kilka dni potrwa przewracanie ruchu pociągów na trasie Wolnie-Świnoujście. Nikt cię tu nie zapraszał, jak ci się nie podoba odejść. Ostre słowa czeskiego prezydenta pod adresem imigrantów. Pakiet pomocowy dla Grecji skazany na porażkę. Jeszcze były minister finansów Janis Varoufakis. Zawsze 4 dni może zostać przywrócony ruch między Warszawą a Lublinem. Zawsze gdzieś ktoś jest. Świnoujście poinformował to kapitan Mirosław Siemieniec z polskich linii kolejowych. Wczoraj po południu wykoleiło się tam 11 pustych cystern. Szczegółowo pod koniec dnia po podniesieniu pierwszych wagonów będziemy mogli określić czas pracy. Zdarzenie miało miejsce w przekopie, w którym położony jest tor, dlatego pracę trzeba prowadzić w trudnych warunkach ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa. Na nieprzejezdnym odcinku trasy do i ze Świnoujścia obowiązuje ruch autobusowy. Nie jest przesądzone, czy budzące kontrowersje politycy PO, tacy jak Cezary Grabarczyk czy Andrzej Biernat, będą cieszyć się z wysokich miejsc na listach wyborczych. Jak stwierdził w Tok FM minister Andrzej Halicki, to władze Krajowe Partii podejmą decyzję, kto wystartuje w jesiennych wyborach. O dobrych miejscach dla Grabarczyka i Biernata zdecydowały władze łódzkiej Platformy. Będziemy o tym rozmawiać na poziomie krajowym. Zarząd Krajowy w tej chwili otrzyma te rekomendacje, otrzymał. I następnie finał Rada Krajów. Na pewno kilka osób, które zresztą nie są członkami Platformy, ale pracują z nami, są na przykład ministrami czy pełnią inne funkcje publiczne, pewnie na tym poziomie krajowym jeszcze do tych list dołączy. Zapewnił minister Andrzej Halicki. Słuchasz informacji Tok FM. Były minister finansów Grecji ostro o pomocy dla Aten. Według Janisa Varoufakisa negocjacje dotyczące trzeciego programu pomocowego nie mają szans na powodzenie. Kryzys zostanie przedłużony poprzez nowe, niezrównoważone kredyty. To nie jest rozwiązanie istniejących problemów, stwierdził w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem El País i podkreślił, że kolejne pożyczki doprowadzą do kolejnych problemów politycznych, a recesja będzie się utrzymywać. Janis Varoufakis pożegnał się ze stanowiskiem ministra finansów na początku lipca. Oceniano, że jego bezkompromisowość oraz niechęć do ustępstw mogą zniweczyć rozmowy o pomocy dla Grecji. Według spekulacji greckich mediów rząd Aleksis Tsipras może jeszcze w tym miesiącu zwrócić się do kredytodawców o przekazanie Atenom około 24 miliardów euro. Pieniądze mają być częścią pierwszej transzy negocjowanego w tej chwili pakietu pomocowego. Miałyby być przeznaczone m.in. na rekapitalizację greckich banków i wykup greckich obligacji państwowych od Europejskiego Banku Centralnego. Nikt cię tu nie zapraszał, skoro już jesteś, szanuj nasze przepisy. Jeśli ci się to nie podoba, odejdź. W ten sposób czeski prezydent upomniał wczoraj nielegalnych imigrantów przyjeżdżających do Czech. Być może to trzecie zdanie ktoś uznał za odwołanie się do najniższych ludzkich instynktów, ale myślę, że jest to takie samo podejście, jakie mają Węgrzy, którzy budują mur na granicy z Serbią i jakie ma brytyjski premier David Cameron, mówił Miloš Zeman w wywiadzie opublikowanym na internetowych stronach dziennika Blesk. W piątek czeska policja użyła gazu łzawiącego wobec protestujących imigrantów oczekujących na deportację, którzy próbowali uciec z zamkniętego ośrodka. W obozie bunt podniosło około 100 osób pochodzących z Afganistanu, Pakistanu i Iraku. Czechy zobowiązały się, że do 2017 roku przyjmą 1500 uchodźców, a według najnowszego sondażu ponad 70% Czechów niechętnie odnosi się do przybyszów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Fragment samolotu znaleziony tydzień temu u wybrzeży wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim został zidentyfikowany jako część Boeinga 777, poinformowały władze Malezji. To, że metalowy fragment maszyny zidentyfikowany jako tzw. klapolotka to fragment zaginionego samolotu, potwierdzili eksperci z Francji, Malezji oraz koncern Boeing i amerykańska agencja lotnicza. Sprawa budzi wielkie emocje mieszkańców Reunionu. Dla rodzin pasażerów tego samolotu to nadzieja na wyjaśnienie tego, co wydarzyło się w marcu ubiegłego roku. Dzięki temu znalezisku rodziny pasażerów będą mogły opłakiwać swoich bliskich i poznać prawdę o tym, co wydarzyło się z malezyjskim samolotem. Boeing 777 malezyjskich linii lotniczych z 239 osobami na pokładzie zniknął z radarów 8 marca zeszłego roku podczas lotu z Kuala Lumpur do Pekinu. Dane satelitarne wskazują, że samolot zmienił kurs i leciał na południe. Według ekspertów prawdopodobnie z powodu braku paliwa mógł spaść do Oceanu Indyjskiego. Zegarek wart ponad 600 tysięcy dolarów stał się chyba najważniejszym bohaterem ślubu rzecznika Władimira Putina. Wszystko za sprawą rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zapytał on na Twitterze, skąd Dmitrij Pieskow, od kilkudziesięciu lat pracujący jako urzędnik, wziął pieniądze na ekskluzywny szwajcarski zegarek. Według Nawalnego legalnie rzecznik Putina nie mógł zarobić tyle, by zrobić sobie tak drogi prezent. Opozycjonista sprawdził też, że zaufany współpracownik Putina nie mógł
prezencie, bo urzędnicy muszą zgłaszać podarunki o wartości większej niż 3000 rubli. Na odpowiedź Dmitrija Pieskowa nie trzeba było długo czekać. Jak informują rosyjskie media, wyjaśnił, że drogi szwajcarski zegarek to prezent od nowej żony. A ze bramką serca rzecznika rosyjskiego prezydenta jest wielokrotna złota medalista Mistrzostw Europy, Świata i Igrzysk Olimpijskich w tańcach na lodzie Tatiana Nawka. Pieskow stwierdził też, że zegarek wcale nie jest tak drogi, jak wyliczyła Aleksej Nawalny. Pogoda. Dziś na dobre zacznie się fala upałów, która ma z nami zostać na dłużej. W całym kraju pogodnie, bardzo ciepło, wszędzie około 30 stopni. Trochę chłodniej tylko nad morzem i Zakopanem, tam 25-26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Witam Państwa i zapraszam na dyskusję publicystów. A w studiu Renata Drowa, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Michał Słudrzyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry Państwu. I Maciej Wdula, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. Chciałam porozmawiać o listach wyborczych Platformy Obywatelskiej, które budzą duże emocje. Regiony zaproponowały rozmaite postacie, które, co tu dużo mówić, kojarzą się ze starą Platformą. Platforma miała odświeżać swój wizerunek, więc pytanie, czy to objaw takiego instynktu samobójczego. No tak śmialiśmy się właśnie przed wejściem na antenę, że Platforma się właściwie zrobiła listy na przegraną. Ja myślę, że szefowie regionów postanowili trochę zagrać na nosie pani premier, bo widzimy i Andrzeja Biernata, którym się zajmuje CBA, i Cezarego Grabarczyka, który odszedł z resortu przez kłopoty z pozwoleniem na broń. No i wszystkich nagranych szefów regionów, którzy są na jedynkach, właściwie poza Włodzimierzem Karpińskim, wszyscy mają dzisiaj jedynki. Sądzę, że no to jest dosyć zaskakujące dla premier Ewy Kopacz, tak przynajmniej słyszałam od jej współpracowników wczoraj, że ta decyzja zostanie zmieniona. Jest kilka osób, ministrów, którzy nie mają na razie przydziału i oni pewnie na jedynki w tych regionach zostaną wysłani. Ale czy, dobrze, bo jeśli chodzi o Biernata i Grabarczyka, to jest dość jasne, że oni mają rozmaite rzeczy na swoim koncie, które budzą wątpliwości, ale czy Arłukowicz tak samo jest obciążeniem? No, Arłukowicz też został nagrany, znaczy to jest tak. Zdrowia. No ale jeśli to pani premier, usuwając ich z rządu, mówiła, że Platforma ma jakąś konkretną ofertę dla wyborców i ci nagrani nie mogą być obciążeniem w kampanii, no to rozumiem, że wtedy nie dajemy ich na listy. Bo jakby Ewa Kopacz stała się zakładniczką swojej strategii. Zdymisjonowała ich dlatego, że uznała, że to będzie obciążenie. Bo opozycja będzie atakowała Platformę za nagrania z afery podsłuchowej. No i w tej sytuacji trudno sobie wyobrazić, żeby ci politycy byli jedynkami list. No sądzę, że po 8 latach Platforma się dorobiła działaczy, czy też parlamentarzystów z jakimś dorobkiem, którzy mogliby być wizytówkami, bo jedynka to jest wizytówka. Ja akurat uważam, że te osoby mogłyby kandydować z tamtych miejsc. I takie głosy też słyszałam w Platformie, no bo jeśli nie zarzucono im żadnego przestępstwa, no to dlaczego wyborcy mają ich nie zweryfikować? No są to czy Andrzej Biernat, czy Cezary Grabarczyk, to są parlamentarzyści z jakimś doświadczeniem. I myślę, że oni z dalszych miejsc mogą spokojnie kandydować i wtedy wyborcy ocenią, czy widzą ich w przyszłym parlamencie, czy nie. No ale jedynka to jest wizytówka listy i tutaj jeśli takie wizytówki Platforma wystawia, które sama wcześniej zdeprecjonowała, usuwając ich z rządu, no to może to być niezrozumiałe dla wyborców, po prostu jest to niespójne. Macie wytyczne? Ja krytykowałem parę razy już tutaj decyzję pani premier o wyrzuceniu z rządu osób, które były zamieszane w aferę podsłuchową. Moim zdaniem to był po prostu impuls albo takie działanie dyktowane potrzebą chwili. Premier była przekonana, że pozbycie się ich w ogóle przetnie sprawę podsłuchu. Moim zdaniem raczej ją napędziło i teraz jest pytanie, co znaczą tak naprawdę te nominacje dla osób, które są w jakiś sposób uwikłane w tę aferę. Może to znaczyć, że regiony chcą po prostu pokazać, po pierwsze, to, że coś znaczą. Takie nominacje to jest moment, kiedy po prostu się to demonstruje.
Druga sprawa jest to, że chcą pokazać, że są ze swoimi ludźmi. Znaczy, że nie zostawiają ich, nie solidaryzują się z panią premier, ale tak naprawdę wiedzą, że na poziomie krajowym te jedynki przepadną. Znaczy, że ci kandydaci zostaną przesunięci na inne miejsce i że to jest taka po prostu trochę rozgrywka wewnątrzpartyjna, ale na zewnątrz wygląda to fatalnie, bo to wygląda po prostu na chaos. To znaczy, pani premier robi jedną rzecz jako szef partii, a później regiony robią rzecz przeciwną. I ma się takie wrażenie też, że po prostu nie ma kogo zaproponować, bo to mam wrażenie jest kwestia ponadpartyjna, że partie bardzo chętnie mówią o wystawianiu podczas wyborów nowych twarzy, ale jak przychodzi kogoś pokazać, nagle okazuje się, że nikogo nie wysyłano do mediów, nikomu nie dano lepszego miejsca, w którym może się pokazać. W tym sensie nie dano jakiegoś urzędu, jakiegoś odpowiedzialnego stanowiska. Nikogo nie promowano i zostaje tak naprawdę grupa 15 ludzi, którzy są obyci i po prostu nie za bardzo jest kogo wysunąć. Bo to jest tak, że kiedy nie toczy się kampania i kiedy partia ma całkiem niezłe wyniki, to wtedy się w ogóle nie myśli o następcach. I to jest w ogóle bardzo złe. To widać po tym, co się dzieje dzisiaj w Platformie, ale to też widać na Lewicy. Znaczy, tam jest dość podobnie, chociaż tam moim zdaniem jest lepsza sytuacja niż w Platformie, bo są jakieś młode osoby. To znaczy jest Nowacka, jest Gawkowski, jest Ostrowski, to są jakieś osoby, które... Też zarysowuje się taka tendencja, bo pani premier Kopacz na rzecznika rządu powołała na przykład Cezarego Tomczyka, polityka, który ma 31 lat, już drugą kadencję jest w parlamencie i na przykład w tym Sieradzu, w którym dzisiaj jest na jedynce listy Andrzej Biernat, będzie pewnie Tomczyk, który jest na drugim miejscu. I takie było też założenie, tak słyszałam wcześniej, że Tomczyk ma być jedynką listy. I sądzę, że na tym się skończy, bo to jest właśnie konsekwencja. Ale przecież mamy Tomczyka. Ale to by było konsekwentne, skoro premier stawia na niego, no to on zostaje jedynką, tak samo jak Joanna Mucha w Lublinie, która akurat tą jedynkę ma już w tej chwili. Michał Szymrzyński? Dla mnie dwie rzeczy są zaskoczeniem. Pierwsza to taka, że jak patrzę na te listy, to mam wrażenie déjà vu z 2011 roku, ale déjà vu nie z Platformą Obywatelską, tylko z PiS-em. Wówczas PiS tak skonstruował listy, żeby było dobrze dla partii, a nie żeby dla struktur partyjnych, a nie żeby ta partia wygrała, tak? I było wówczas wiele dyskusji na temat, dlaczego takie, a nie inne osoby się tam znalazły, dlaczego tam właściwie nie było takich super nazwisk. W 2011 roku było oczywiste, że PiS przegra wybory. Natomiast nie że partii nie podjęli decyzji, że trzeba tak skonstruować. Czy tam bardzo oczywiste nie były, czy te notowania były zbliżone? Jednak informacja ma 40%. W sondażach były takie momenty, kiedy... Nie, ale jednak mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński sobie zdawał sprawę doskonale, że PiS wtedy, że nie będzie rządzić. I że... Sugerujesz, że Ewa Kopacz sobie dzisiaj też zdaje sprawę. Nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że zupełnie inaczej się konstruuje listy, jak się idzie do władzy, a zupełnie inaczej się konstruuje listy po to, żeby jakieś partyjne interesy sobie, konflikty sobie rozwikłać, problemy załatwić, dowartościować pewnych ludzi i tak dalej, i tak dalej. To są dwie zupełnie inne logiki. Jak przypomnimy sobie jednak listy Platformy z 2011 roku, to były listy, które zaskakiwały, prawda? Były tam jakieś nowe postaci, transfery i tak dalej. Tutaj mamy całkowite pomieszanie z poplątaniem, którego nic jak gdyby nie wiąże poza tym, że to jest właśnie taki partia władzy, ale nie w takim znaczeniu, tak jak właśnie w 2011 roku, kiedy ona przyciągała nowe postaci, nie wiem, tam pojawił się wtedy Dariusz Rusarki, Bartosz Arłukowicz, takie osoby, które były wartością dodaną. A dzisiaj mamy jako wartość dodaną z jednej strony Romana Giertycha, z drugiej strony mamy dwóch posłów twojego ruchu. I tak naprawdę kompletnie nie wiadomo, co to wszystkie ludzie niby ma łączyć poza tym, że startują z Platformy. I to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja mam wrażenie, że to będzie najciekawszy i najważniejszy tak naprawdę test Ewy Kopacz z kształtów list wyborczych. Dlatego, że Ewa Kopacz stanie przed właściwie nierozwiązywalnym zadaniem. Znaczy mogłaby próbować znajdywać jakieś ciekawe, nowe postaci, dawać je na pierwszych miejscach. Dlatego zwrócę uwagę, że dzisiaj właśnie cytujemy badania Rafała Matei, który kiedyś policzył, że tak naprawdę w dużych miastach Platforma przede wszystkim jedynki ciągną w nieprawdopodobny sposób kandydatów. W związku z tym chodzi o to, żeby mieć dobrą osobę na pierwszym, może drugim miejscu. Ważne, żeby mieć
pytanie, czy Ewa Kopacz będzie miała siły, żeby przyforsować swoje jakieś pomysły, tylko że to będzie oznaczało konflikt z partią. I w tym momencie może być już zupełnie inna sytuacja, dlatego że jak widzimy wielu liderów regionalnych, którzy są właśnie bohaterami, na przykład taśmy, wpisało się na, albo zostało wpisanych przez swoich współpracowników na jedynki na listach wyborczych. Bo dzisiaj mamy Rzeczpospolitej sondaż, 75% badanych twierdzi, że ci nagrani nie powinni startować, a tylko 14% mówi, że powinni, co pokazuje, że nawet twardy elektorat Platformy jest w tej sprawie bardzo podzielony. I to będzie miało efekt taki, że jeżeli Ewa Kopacz nie postawi twardo na swoim, to będą słabe listy, a jeżeli twardo postawi na swoim, to ryzykuje bardzo poważny konflikt wewnętrzny. Moim zdaniem to jest diabelska alternatywa. Ale czy pozycja Ewy Kopacz została osłabiona? No właśnie, ja się zgadzam z Michałem, że to będzie właściwie najpoważniejszy test przywództwa Ewy Kopacz, odkąd objęła funkcję PO przewodniczącej Platformy. Bo jeśli ona przegra z baronami, to tak naprawdę to jest koniec jej przywództwa. Bo to Kopacz ostatecznie bierze odpowiedzialność za listy Platformy, a dzisiaj te listy wyglądają no, jak listy partii, która na pewno nie idzie po zwycięstwo, raczej po przegraną. I to zależy wszystko od siły na zarządzie. No, ja wczoraj rozmawiałam z baronami regionalnymi i oni mówią, że rzeczywiście no, kilka regionów poważnych będzie przeciwko temu, żeby wymieniać te jedynki. I tutaj zobaczymy właśnie, na ile pani premier Kopacz jest silnym przywódcą, takim jak był Donald Tusk. Że Donald Tusk powiedział, że na przykład do jakiegoś regionu wysyła polityka X i wtedy region bez żadnego szumrania przyjmował. A Kopacz to na jedno oko na Maroko? W Polsce, a drugie na Orinoko? W Polsce liderzy regionu zresztą przeciwko Ewie Kopacz, bo w piątek w gazecie wypowiadał się Grzegorz Lipiec, który sam regionalne struktury jego nominowały na jedynkę, wypowiadał się w ten sposób, no, że oczywiście oni są przeciwko temu, że Małgorzata Kidawa-Błońska startowała z Krakowa. No, nie wyobrażam sobie Zatuska takiej sytuacji. Macie, już odchodząc akurat na chwilę od list personaliów, czy twoim zdaniem Platforma będzie w stanie przejąć dużą część elektoratu Lewicy? Teraz sytuacja w polskiej polityce jest bardzo dynamiczna i to nie ze względu na specyfikę działania Ewy Kopacz, tylko ze względu na warunki, w jakich toczy się gra polityczna. Znaczy bardzo szybko można zdobyć poparcie i bardzo szybko je można stracić. To pokazał i Kukiz, i Nowoczesna.pl, to dzisiaj pokazuje. Moim zdaniem wiele zależy od tego, jak będzie wyglądała kampania Zjednoczonej Lewicy. Jeżeli ona będzie toczona w taki sposób, że oto celnie otworzę telewizora, to widzę Szerostego i Mizera, a nie widzę Nowackiej, Gawkowskiego, Jastrzębskiego, to rzeczywiście jest duże zagrożenie, że Platforma po prostu wciągnie Korzystaj z 50 razy 0% i kup na przykład smartfon Samsung Galaxy A3. Smukła metalowa obudowa za 889 zł. Tylko do 5 sierpnia. Saturna technologia tak ma. Święto z nami 20 urodziny pierwszej stacji Tiki w Polsce. Zdajona zjazd 200 tysięcy chrupiących hotelu z Ferrucką Kasy tylko za złotówkę. Przyjedź na miejscu środę do White Green Cafe na stacjach Tiki. Oferta ważna tylko w środę 5 sierpnia do wyczerpania za Was. Tiki, kierujemy się Tobą. Za górami kredek i park, morzem zeszytów, za wielkim murem klamastrów skrywa się wielka szkolna przygoda. Bądź na nią gotów i ty! Czas na szkolną przygodę. Teraz w Biedronce zeszyt A5, 16-kartkowy. Różne rodzaje, 69 groszy. A fajne kartkowe, 12 kolorów, 8,99 za opakowanie. Tylko do 16 sierpnia. Biedronka, codziennie niskie ceny. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.20, Adam Polska, zapraszam. Pierwszych 69 turystów upadłego biura podróży Intertour wróci dziś wieczorem do Polski. Za granicą było w chwili ogłoszenia informacji o bankructwie ponad 170 osób. Wracają turyści z Bułgarii, Czarnogóry i z Chorwacji. Ponad 100 pozostałych turystów wróci do kraju 7 i 12 sierpnia. Nie żyje 16-latka ranna w czasie ataku na żołnierza podczas czwartkowej parady środowiska LGBT w Jerozolimie. Zmarła w szpitalu na skutek odniesionych ran. Tymczasem tysiące ludzi w całym Izraelu wzięło udział w manifestacjach przeciwko przemocy, po tym jak ortodoksyjny Żyd ranił 6 osób uczestniczących w paradzie Gay Pride, a w tym samym czasie doszło do brutalnego ataku izraelskich osadników, którzy spalili dom 4-osobowej palestyńskiej rodziny. Rosyjska policja zatrzymała na krótko w Petersburgu kilku działaczy, którzy urządzili jednoosobowe protesty w obronie praw osób homoseksualnych. Incydenty miały miejsce w dniu wojskowego święta. Kilku innych działaczy protestujących na jednym z placów zostało zaatakowanych przez weteranów rosyjskich wojsk. Informacje sportowe. Legia Warszawa wygrała z Górnikiem Łęczna 2-0 w trzeciej kolejce Ekstraklasy i pozostała na pierwszym miejscu w tabeli. 2 gole dla wicemistrzów Polski, czyli Węgier Nemanja Nikolić, który ma już na koncie 5 bramek w lidze. Z kolei w innych spotkaniach trzeciej kolejki Lipa Kraków pokonała mistrza Polski Lecha Poznań 2-0, a Lechia Gdańsk zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. Stąd Wrocław pokazał się lepszy od Hermaniki Brów Betnie Ciecza i wygrał z najmocniejszym zespołem Ekstraklasy 2-0, a Krakowia ograła 1-0 pod Beskidzie Bielsko-Biała. Piłkarze Barcelony przegrali z Fiorentiną 1-2 w towarzyskim meczu, który odbył się we Florencji. Bramki dla Fiorentiny padły po strzałach 21-letniego Federico Bernardesiego w 4 i 12 minucie. Rozmiar porażki Katalińczyków zmniejszył w 17 minucie Luis Suarez. Zespół jest zgrany, ale ciągle popełnia jeszcze sporo błędów, mówił po meczu trener Barcelony Luis Enrique. Nie martwi się z powodu wyniku, bardziej martwi mnie brak skuteczności i problemy z obroną. Niedługo zaczniemy regularną grę w lidze i z pewnością musimy jak najszybciej wyeliminować te usterki. Pierwszy mecz Ligi Hiszpańskiej zostanie rozegrany 22 sierpnia i włoski dzień później. Szef Blatter nie będzie członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego na kolejną kadencję. Przewodniczący MKOL-u Thomas Bach poinformował, że prezydent FIFA sam napisał do niego list w tej sprawie. Podkreślił nim, że skoro pozostanie w Komitecie Olimpijskim na kolejnych 8 lat byłoby niewłaściwe, skoro na 7 miesięcy kończy prezydenturę w federacji. 79-letni Szwajcar 29 maja po raz 5 z rzędu został wybrany na prezydenta FIFA, ale 4 dni później ogłosił rezygnację. Miało to związać z zarzutami korupcyjnymi i śledztwem prowadzonym przez szwajcarskie i amerykańskie organy ścigania przeciwko Światowej Federacji Piłkarskiej. Pogoda. Na południu może się zachmurzyć, a w Beskidach i w Tatrach może przelotnie padać i zemdleć. W pozostałych regionach dziś słonecznie, a na termometrach od 21 do 24 stopni na wybrzeżu, 26 do 28 na północy i powyżej 28-30-31 w centrum i na południu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dominika Wielowiejska, w studiu Renata Trochal, Gazeta Wyborcza, Michał Słodzieński, Rzeczpospolitej, Maciej Gdula, Krytyka Polityczna. Ja chcę jeszcze wrócić do spraw list, przepraszam za ten skok, bo rzeczywiście Roman Giertych i jego start w wyborach do Senatu z okręgu podwarszawskim budzi silne emocje. Róża tu wypowiedziała się na ten temat bardzo krytycznie. Jeżeli Platforma rzeczywiście nie wystawi swojego kandydata w tym okręgu, to oznaczałoby de facto poparcie dla Giertycha, które co to dużo mówić, jest postacią niezwykle ciekawą, biorąc pod uwagę jego znaczącą ewolucję od czasów, kiedy współtworzył rząd Prawa i Sprawiedliwości Michał Szulżyński. Nie chciałem tego spisała Róża Tłum, ponieważ ona podpisała na Twitterze, jest zablokowała mnie, więc nie mogę śledzić jej wpisów i komentarzy. To się żałuje. Natomiast nie wiem, ale tak na serio, bo to oczywiście pół serio. Natomiast tak na serio, ja muszę powiedzieć, że ja od dawna jestem pod dużym wrażeniem z pewności mecenasa Giertycha, to jest bardzo utalentowany polityk. Dziwiłem się, że tak łatwo się pogodził z tym, żeby odejść z polityki i nic dziwnego, że teraz go do tej polityki ciągnie. Natomiast ja nie rozumiem słabości Platformy Obywatelskiej do Romana Giertycha, bo ja muszę powiedzieć, że część... Giertych odszedł i teraz
żałuję. Gerdych. To jest Gerdych. Także dzisiaj mamy już kolejny dzień, trzeci, tak? Sierpnia, czyli poniedziałek. Się zdecydowała na ten ruch. Myślę, że podobnie jak Michał, uważam, że to jest ryzykowny ruch nie tylko z punktu widzenia struktur platformy, które ci politycy bardziej liberalni dzisiaj protestują przeciwko Giertychowi, natomiast z punktu widzenia elektoratu, który na pewno pamięta Giertychowiego. Narodowe poglądy bardzo skrajnie narodowe i to wycofywanie Dąbrowicza z temu lekku, przeciwko któremu protestowała platforma. I sądzę, że mogą być trudne do zaakceptowania dla wielu wyborców PO i mogą zagłosować na pana Radziwiłła. Natomiast Giertych przeszedł różne rewolucje w ciągu tych prawie 10 lat. Także widzicie państwo, Giertych chce wrócić do polityki, bo widzi, że tutaj źle dzieje się. Czysta pragmatyka wyborcza, że jeśli jest dwóch kandydatów, głosy wyborców Platformy mogą się jakoś podzielić między nich i może wygrać kandydat PiS-u, no to Platforma decyduje się, że się źle kandydata stamtąd. Sądzę, że tutaj to zadecydowało, no a nie to, że wyborcy Platformy mogą mieć problem z Giertychem. Ja się zastanawiam nad tym, że przepraszam, że tak czasami nie dowierzam pamięci i wiedzy wyborców, ale czasami jest tak, że część wyborców, która nie bardzo śledzi bieżące wydarzenia, może zidentyfikować Giertycha nadal jako kandydata radiomaryjnego, jeszcze ze starych czasów i przez pomyłkę w nich zagłosuje na szkodę PiS-u. A to nigdy nic nie wiadomo. Ja czasami jak słucham motywacji rozmaitych wyborców, dlaczego wskazali tego, a nie innego, one są tak dziwne. I świadczą o takiej... No ale to dotyczy też wyborców Platformy, powiedzmy sobie szczerze, którzy też będą traktować go wciąż jako przedstawiciela LPR-u i też na niego nie zagłosują. Nie, ale w tym sensie to będzie ciekawe, jeżeli część wyborców nie zarejestrowała ewolucji Romana Giertycha, bo zapewniam was, że są tacy wyborcy, którzy idą głosować, ale nie bardzo się orientują, co się wydarzyło w ciągu ostatnich lat. Ale moim zdaniem ta decyzja Platformy jest fatalna, bo to z paru względów. Po pierwsze dlatego, że to jest taka, z jednej strony można powiedzieć, to jest czysta pragmatyka, ale wyborcza, ale ludzie na to patrzą. Także już Giertych jest kontrkandydata. Znaczy,
jest takie... I oni by nie wiedzieli, na kogo mieliby głosować, rozumiecie? Nie wiedzieli. Taki wizerunek partii władzy po prostu, która swoimi jakimiś układankami chce zachować stołki. To jedna sprawa. Druga sprawa to jest to, że Giertych przeszedł ewolucję, ale przede wszystkim chyba polityczną, a nie jeżeli chodzi o poglądy. Znaczy ja mam wrażenie, jak go słucham, że to nie jest zupełnie nowa osoba. Znaczy, że on w poglądach na przykład pozwala sobie na to, żeby krytykować Platformę po wyborach prezydenckich, mówić, że za bardzo skręciła w lewo i to jego zdaniem jest zły kierunek. Znaczy wypowiada się w ogóle też jak ktoś, kto tam w ogóle jest bardzo mocno zadomowiony i ma wpływ na to, jak wygląda partia i może pouczać panią premier i prezydenta Komorowskiego, jak robić kampanię. Więc w tym sensie to sprawia wrażenie, że tolerują kogoś, kto w ogóle jest jakby z innej bajki układa im politykę. No i trzecia sprawa to jest to, że wyborcy mają swoją pamięć. Pomimo tego, co mówiliśmy, że to źle, ale no moim zdaniem to jest jednak tak, że wyborcy pamiętają, co robił Roman Giertych jako minister. I ja na przykład byłem umiarkowanym zwolennikiem wprowadzenia mundurków jako pewnej zasady egalitaryzującej. Także niech żyje Giertych. Uczniów. Niech żyje Giertych. To, co robił z kanonem lektur, było jednak oburzające. Wiadomo też było, z jakiego środowiska się wywodzi. Wiadomo było, jaki jest jego stosunek do... Też wyrzucenie Sieratyckiego było za Giertycha, jeżeli dobrze pamiętam. To był szef takiego zespołu badawczego MEN-u i kształcenia nauczycieli, jeżeli dobrze pamiętam. To był naprawdę dobry specjalista. Został wyrzucony za to, że jest lewicowy i promuje, tak powiem... Udaje, że nie wiedzą. Tak, no, to nie był lewicowiec w sensie trockista. Nie Romana Giertycha. Tak, no właśnie, to jest tak, że wszyscy po prostu... Udają, że nie znają, że nie pamiętają, że pamiętają. W tym sensie mam wrażenie, że tej platformie bardzo, bardzo zaszkodzi i to jest też dowód na to, że tam nie ma tak naprawdę chyba rzeczywiście woli zwycięstwa, bo są takie strzały w stopę. No dobrze, to platformę żeśmy przerobili, ale jak wygląda sytuacja z listami Prawa i Sprawiedliwości, Michał? No, wydaje się, że na razie jest to robione dosyć po cichu i skorzysta z tego, zdaje się, że się... Wszyscy skoncentrowali na platformie. Tam jest oczywiście kilka zagwozdek, no bo PiS się zastanawia, co zrobić na przykład z takimi, to tak dokładnie pod analogiczna sytuacja z Romanem Giertychem, zresztą obejdzie z tej samej partii, w skrócie LPR, czyli z Jackiem Kurskim, prawda, bo z jednej strony może nie być wiele zysku politycznego z posiadania ze sobą Jacka Kurskiego, natomiast jest ryzykiem mieć Jacka Kurskiego przeciwko sobie. Nie, więc tutaj... Nikt tak sprawnie nie uprawia chucpy politycznej jak Więc... Gdzie w zapartej nawet oko mu nie mrugnie. To że pod tym względem jest... Jeżeli traktować tak teatralnie politykę, to tutaj jest absolutnym wirtuozem. Wirtuozem jest Jacek Kurski. Tam oczywiście są utarcia na linii tej sojuszniczej, prawda, to znaczy i też przeskakiwanki, prawda, Beata Kempa była w Świętokrzyskim, teraz wylądowała we Wrocławiu, ale za to w Świętokrzyskim na ostatnim miejscu jest Zbigniew Ziobro. Oczywiście tam też są takie, prawda, kalkulacje, to będzie doskonale. Najważniejszy Giertych. Wie, że też nie może sobie pozwolić na to, żeby skonfliktować się z sojusznikami Zjednoczonej Prawicy, czyli ziobrystami i gówniarcami, ale z drugiej strony też nie bardzo chce, żeby oni byli zbyt silni w Sejmie, w związku z tym części z nich zaproponują miejsca do Senatu, no bo wiadomo, że jak dwóch czy trzech senatorów odejdzie, to takiego dramatu nie ma, natomiast jak odejdzie 15 posłów, to wtedy kłopot jest. Ale ja jestem ciekaw, jak te listy będą zrobione, dlatego że, tak jak mówię, 4 lata temu to były listy, które miały zapobiec następnie rewolcie po wyborach, żeby to były taki umiarkowani w sensie takiej osobistych aspiracji ludzie, którzy po prostu będą w miarę lojalni po wyborach i po prostu nie będą robili awantur. Okazało się, że nie wszyscy byli lojalni, to będą Ziobro oczy. Natomiast teraz PiS, jeżeli chce mieć, szczególnie w takiej sytuacji, jak widzimy, co się dzieje z Platformą, PiS musi postawić po prostu na jakieś ciekawe indywidualności. Ciężej jest potem zapanować nad ciekawymi indywidualnościami,
Ale jeżeli tego nie zrobi, to jego wynik może...